natknęliśmy się w lesie na jakiś opuszczony domek. Może to jest domek jakiejś czarownicy. Albo po prostu kibel. No, opuszczone jakieś. Ale w sumie można to użyć jako kibel, tak mi się wydaje. Te rury, które tutaj widzimy, zaopatrywały, no, ładne parę lat temu, miasteczko w Słodką Wodę. I te rury szły w dół. Tu tutaj mamy jeszcze info na ten temat. Pomnik, w pewnym sensie można powiedzieć, czasów minionych. Tutaj na razie taki teren jest całkiem przyzwoity, pod na dole mamy właśnie ten strumień z wodospadu. No a tutaj jeszcze kawałek i zaczną się, że tak powiem, no takie trudniejszy teren. Nie jest to jakaś tragedia, ale jest bardziej urozmaicone. Takie lekkie przepaści, tutaj mamy urwisko na powyżej i na dole. No idziemy. Bardzo fajny trekking tutaj można sobie zrobić, bo tutaj macie. To jest dokładnie co na nas czeka na dole, gdybyśmy się, że tak powiem, pośliznęli, że tak powiem, jakoś. Są barierki, także. A! Tragedii nie ma. Jest fajny widok, jak to wyżłobione w tych skałach przez miliony lat płynie cały czas. Byłem tutaj jesienią, to było tyle liść. Było lepiej to wszystko widać. A tu są rury, o których pokazywali wcześniej, o których mówiłem. Które już na koniec zbierały tą wodę, tak? I to wszystko szło do miasteczka. Ciągle wzdłuż tej rury, tak szlak prowadzi. I tutaj mamy koniec ów pipa właśnie. I on jest zamurowany i on tutaj pobierał, że tak powiem, tą wodę właśnie tutaj z tego miejsca. I rurą woda szła do miasta. Woda za darmo, można powiedzieć. Tyle co inwestycja w konstrukcję. Pierwszy etap osiągnięty. Jesteśmy w połowie wąwozu. A tam na samej górze jeszcze łowiecki się pasą. Gdzie one są? O tutaj. Thank you.
przy jaskini, w której jest wodospad. Schodzimy teraz sobie tutaj tędy na dół.